Boy, you're looking like my type. But tell me, can you hit it right? Cause if I let you in tonight, you better put it da-da-down, da-da-down. Now we do it all the talk. I ain't playing anymore. You heard me when I said before. You better put it da-da-down, da-da-down. Make me say, you the one I like. Come on, put your body on might. Keep it up all night. Don't let me down, da-da-down. All night, give me that love. Nagrywamy dzisiaj materiał bardzo wyjątkowy dla nas, ze względu na to, że jest to pierwszy film ze sklepu egoomp.pl, sklep, który znajduje się w Katowicach na ulicy Boheńskiego 69 w Galerii Załęże. Otworzyliśmy sklep, który już kiedyś założyliśmy taki sobie na jednym z materiałów wideo, taki cel, że stworzymy coś dla hodowców, by mieli dostęp do fajnych suplementów, zawsze w dobrej cenie i przede wszystkim suplementy, które są przetrzymywane w odpowiednich warunkach. Jeżeli chodzi o sam sklep, stworzyliśmy to z takim założeniem, by to był sklep, gdzie zawsze hodowca przychodzi, ma jakieś nowości, zawsze służymy dla niego doradą, ma wszystkie produkty na stanie, niczego nigdy nie będzie brakowało. Wszystkie firmy na pewno znacie w Polsce, typu Belgica Devert, Irbapol, Ronfried, Prima, wiele, wiele innych firm, których nie byłbym w stanie wymienić, ale będziemy też wprowadzać do naszego sklepu nowości z rynku, które po prostu no raczej w Polsce jeszcze nie są spotykane. Jeden z takich właśnie też preparatów jest firma Wonder Pigeon, czyli firma, która jest firmą włoską, w Polsce mało gdzie spotykaną i ten sklep ma być takim sklepem, gdzie jak klient przyjedzie, to spotka na przykład takiego hodowcę jak Piotrka Bugałę, spotka takiego hodowcę jak Artur Henryk Świtała, rodzina Łepuk, Marcin Bożena Paluch, obecni mistrzowie kategorii C i wiele, wiele innych hodowców. Ma być to sklep, gdzie będziemy robić dużo materiałów wideo, będziemy tutaj stawiać w dużym stopniu faktycznie na ten marketing, tylko w taki marketing taki rozsądny, czyli hodowcy będziemy doradzać, pomagać, pokazywać, co możemy mu zaproponować, bo z perspektywy mojej osoby, jeżdżąc po Polsce i oglądając hodowle polskie typu właśnie Piotrka Bugałę, to co Piotr powiedział, mówi Wiktor, jest program lotowy, na którym lotuję ja, jest program lotowy, na którym lotuje rodzina Łepu. Ja podaję co innego, oni też co innego, ale mianownik jest wspólny taki sam, że osiągamy te same wyniki bądź podobne. I tak będzie to u nas. Piotr, ty jakbyś mógł ocenić z perspektywy tego sklepu, który dzisiaj zobaczyłeś, jak to wygląda? Wiadomo, to jest początek. To jest to, że dojazd jest super. No, ode mnie to 25 minut. Może jak korków nie będzie w ogóle, to 20 minut. No. Nawet jak nie 15, bo ja jeżdżę szybciej. No, jak Kubica, no, tak to wygląda. No, to jest początek, żeby no, tak to wygląda. Tutaj założenie jest takie, że galerię Załęża na pewno wiele osób zna, z tego względu, że tu kiedyś był bazar na Załężu. Bazar na Załężu został po prostu zlikwidowany, powstała wielka galeria. Dużo ludzi na pewno jeździło po kartofle, po warzywy. Dokładnie, dokładnie, więc tutaj galerie na pewno... Ja tu już dawno nie byłem, to się zmieniło, że ta galeria teraz powstała. Więc tutaj jest łatwy dostęp, jeżeli ktoś z klientów będzie przyjeżdżał, wjeżdża na dach, z dachu zjeżdża jedno piętro niżej po schodach i zaraz przy schodach jesteśmy my, więc znaleźć nas jest banalnie prosto. Jeżeli ktoś z klientów w trakcie zimy, w trakcie jakichś opadów deszczu by chciał skorzystać z parkingu podziemnego, też wjeżdża na parking podziemny, ładuje sobie wszystko do samochodu za pośrednictwem wózków, jeździ windą towarową, winda towarowa jest do prawie 3,5 tony, więc no, wydaje mi się, że stawiam taką bardzo wysoką poprzeczkę, bo to co powiedziałem, jeżeli chodzi o budżet, postawiliśmy to wszystko na wysokim poziomie, żeby nie oszczędzać, żeby klient miał zawsze świeżą, dobrą kawę, jakieś dobre ciastko i do tego będziemy dążyć. Tak jak mówiłem na początku, jest to założenie takie sklepu, by było wiele produktów, dużo marek, dużo konkretnych produktów związanych z konkretną firmą. I to co parę minut temu Piotrek właśnie powiedział, że półki się uginają od tego właśnie tych produktów, które tu są na stanie, chociaż to są półki nowe, ale nie no, to przenosi oczywiście.
bo faktycznie postawiliśmy na tą jakość, żeby i produkty były na stanie, ale i też nie brakowało w magazynie tego, więc jeżeli czegoś na sklepie nie ma, to na następny dzień dojeżdża do sklepu na stan. Jeżeli chodzi o firmy, mamy naprawdę wybór konkretny. No, wydaje mi się, że Piotrek, ty jako klient też wielu, wielu innych kiedyś sklepów, nie powiesz, no, brakuje czegoś. Są konkretne, no ja to powiem, ja mam swoje firmy, no nie będę, bo niektóry. Marcin Paluch inne firmy używa, Darek Maciszewski inne firmy Rośnia używa. Łebuch, czegoś innego jeszcze. Innego, Bugała no, Piotr, trzeba być, żeby stabilny być. Bugała to używa. Darek używa to, no tak to wygląda. No, ja bym podał taką ciekawostkę. Jakby Wiktor to pokazywał, to by cały dzień to nagrywał. Dokładnie, firmę. Jak ja miałbym pokazać każdą firmę. No, i to obgadać to myślę, że miałby brak. To ten film by faktycznie byłby nudny i cały dzień by trwał. No. To co ja tylko mogę powiedzieć od ciebie. Tych firm nie będę reklamował ja, żeby tu hodowcy pamiętali. To nie będzie na takiej zasadzie, że jako... No. Ja mogę jedną firmę, ale to nie będę reklamował, że najlepszy weterynarz mój to jest Stenzel. Stenzel. No i to jest są właśnie jego też firma. To jest właśnie Avimedica, to jest firma... Na tą chwilę nie znam lepszego weterynarza w Polsce. O. Na tą chwilę. No dokładnie. No. Jeżeli chodzi o takie produkty... Ja nie mówię o produktach. Jeżeli chodzi o takie produkty, ja powiem tak, hodowcy. Firmy wszystkie, które będziemy mieć na stanie, to są firmy, które będą reklamowane przez wielu hodowców, których tu będziemy zapraszać. Rodzina Łepu, Marcin Boże na palu, Artur Henryk Świtała na pewno, Piotrek Buga też nam nie odmówi. Darek Marciszewski. Witek Łukasz też na pewno wielu, wielu hodowców się tu w naszym sklepie pojawi. I... Kachle Christian. Dokładnie. Blisko. Pamiętajcie, hodowcy, jedną rzecz. To nie mają być filmy, że my się nastawiamy na sprzedaż. To ma być materiał, gdzie hodowca z tego wyciągnie jakieś wnioski. Jeżeli chce, może te produkty kupić u nas. Jeżeli nie, może zakupić w innym sklepie. Ja nie mam Piotrek, doradziłbyś coś, to, dokładnie. Ja powiem hodowcy taką ciekawostkę. Kiedy z 5-6 lat temu zaczynałem tematykę związaną z gołębiami, z hodowlą gołębi pocztowych, zaczynałem tą hodowlę związaną właśnie wtedy z sąsiadem, z Zenkiem. I taki produkt kiedyś u niego spotkałem właśnie ten GastroCil. I wtedy do sąsiada, jak otworzyłem te pudełko i powąchałem ten produkt, to lepiej jak sznup tapaka. Dokładnie, to, no, ja wtedy do sąsiada powiedziałem... Nie aż kręciło w kichawie, jak ja to mówię. Ja wtedy do sąsiada to, co powiedziałem, mówię, panie Zenku, mówię, to jest dobry pomysł, żeby dawać aż tak mocny środek gołębiom, że po prostu, wiadomo, drogi oddechowe też mają jakieś możliwość podrażnienia, tak? Sąsiad się wtedy do mnie zaśmiał i powiedział tak, mówi, Wiktor, kiedy będziesz lotował sam i będziesz prowadził hodowlę swoją, własną już, zobaczysz, że ten środek będzie u ciebie numer jeden. I to jest naturalny środek. I tak się stało, hodowcy. Ja stworzyłem własną hodowlę. Teraz w 2019 co uzyskaliśmy te drugie miejsce tam w oddziale, w okręgu i tak dalej, bla bla bla. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że ten produkt, po to zamówiliśmy go bardzo dużo, bo to jest produkt jeden, numer jeden, który się najlepiej sprzedaje. Jest to produkt GastroCid z Patrona, jest Eukalipsak, dokładny preparat. I to są takie dwa preparaty, które były właśnie zawsze na półkach u nas postawione. Jest też wiele, wiele innych firm, które pokazywaliśmy. To Liamin Forte z Tolisana, jest kilka preparatów właśnie to, co Piotrek nawet sam doradził, bo przecież jest olejek z czarnego kminku, jest olejek z oregano, jest olejek z czosnku. To są takie olejki, które ty używasz, nie? No, jeszcze witamina przyjdzie. No ja mówię, ja używam takie, Darek Inna, Bożena, Paluch, coś innego. I nie mówię, że my robimy to wszystko tak samo. Nie. Założenie w tym wszystkim jest takie, hodowcy. Jest firma Romfrid z preparatem Beta-Amin Forte. Jest firma Tolisan z Toliamin Forte. Beta-Amin Forte, a Toliamin Forte ma takie samo zastosowanie. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem firmy Romfrid, kupuje preparaty z firmy Romfrid. Jeżeli ktoś jest zwolennikiem firmy Tolisan, kupuje preparaty z firmy Tolisan. Tak naprawdę działanie mają te preparaty zawsze to samo. Jedyne zmieniają się tylko delikatnie składniki i zastosowanie już według własnego uznania hodowcy. Tak Piotr powiedział. Działanie jest tych preparatów zawsze to samo, tylko każdy hodowca stosuje inne preparaty. Jest droższe, tańsze. Są droższe, nie są znaczy, tańsze. Że tańsze, to gorsze. Ja to mówię też. Dokładnie. Założenie jest takie. Hodowca musi według własnej opinii wybrać produkt. Są firmy TO2, jest firma Romfrid, jest firma Hablabs, jest firma Bugs, jest firma Irbapol, jest firma Prima, jest wiele, wiele innych firm, które nie byłbym w stanie wymienić. Dokładnie. Ale załóżmy, hodowcy, pamiętajcie jeden cel. Cel jest taki, że jeżeli ktoś faktycznie jest czymś zainteresowany, oglądajcie nasze materiały wideo, będziemy w dużym stopniu stawiać właśnie na to, żeby było nagrywane dużo gadanie. Taką ciekawostką jest to, że nawet firma Natural, która jest od lat na rynku, ma swój wypuszczony elektrolit w takich saszetkach. Jest to jeden, moim zdaniem, z lepszych elektrolitów na rynku polskim.
Dlaczego? O tym kiedyś powiem na jednym z materiałów wideo, ale zwróćcie od razu sobie uwagę na ten elektrolit. To jest elektrolit, który moim zdaniem jest takim aplaus. Numerem jeden. Jest wiele firm. Jeżeli chodzi o kolejne jakieś tam preparaty takie ziołowe, no to oczywiście nie zapominajcie, tak samo jest naturalina. Naturalina, preparat ziołowy, bo jak dobrze pamiętam, 23 zioła, czy 24 po co, zioła. Po wszystko gotować, albo coś jak tu jest gotowy produkt, tutaj. Tylko przelewacie do korka. No. Poprawia to pracę immunologiczną gołębia, poprawia to trawienie, poprawia to pracę wątroby, nerek i tak dalej, więc gołąb jest wolny. Jest firma Hub Labs, która ma tak samo naturalinę, Strong. Tu jest akurat 18 ziół, ale to jest bardzo skoncentrowany, stężony, to nie jest koncentrat, tylko to jest stężenie duże właśnie tych ziół, jest bardzo mocny, więc zastosowanie do wody na mililitry jest duże. No tak to wygląda, hodowcy. Pokażemy jeszcze kilka innych ciekawostek, ale... Masz wyciąg z oregano, masz zioła z oregano, no zależy kto sobie... Dokładnie. Założenie sklepu jest e-gołąb takie, jak założenie portalu Pigebook. Ma być zawsze przede wszystkim na pierwszym miejscu jakość. Jakość postawiona była w portalu Pigebook i tak jest samo w sklepie e-gołąb. Mamy zamiar tutaj prowadzić przede wszystkim taką logikę naszej firmy, by niczego nie brakowało, ale preparaty, które sprzedajemy, mają być preparatami oryginalnymi. I tak jak właśnie Piotrek powiedział ty wcześniej, że czy Belgica de Vert, zobaczcie hodowcy, w ogóle nawet dla nas dużym wyzwaniem było załatwienie tej lady, żeby mieć dostęp do oryginalnego umeblowania właśnie nawet w sklepie jego marki Belgica de Vert, bo no jak wiemy, Belgica de Vert jest to numer jeden na rynku polskim pod kątem właśnie Belgasolu, Belgapion i wiele, wiele innych preparatów. My mamy do tego dostęp bezpośrednio od przedstawiciela Polski Pawła Sławka. Jest firma Derager, między innymi właśnie ten słynny na całą Polskę Elixir, który już tutaj od 2 lat właśnie jest rozpoznawalny przez hodowców. Bezpośrednio bierzemy go od Rafała Czyżewskiego. No jest doktor Brokam, czyli Probak 1000. Piotrek, to jest ja preparat, Probak który... Probak 1000 to jest probiotyk, elektrolit, a ja jeszcze na filmie nawet u mnie mówię Belgason, Probak 1000 używam. Dokładnie. To w niedzielę. Zawsze mówiłem, no 2 elektrolity z Deverda. Z Probaku 1000, no to się to samo po... Ja mówię, no jeden leci na tej firmie, ja na tej firmie, no i tak to wygląda. Probak 1000, hodowcy nie zapominajcie, tak samo Probak Energy. To jest, myślę, jeden z lepszych elektrolitów probiotyków sobie razem. Dokładnie, ty Piotrek go kiedy podajesz? Ja już go lata podaję, a szczególnie w niedzielę jak gołębie, to z Belgasolem elektrolity podaję, cukier, ja to nawet na filmach twoich gadałem, nie będę się powtarzał, no. Jeden z lepszych środków nawet... Jak na adeno albo coś, to jest probiotyk, elektrolit, jak coś na adeno młodym podawałem, to zawsze z tym. Dokładnie. No. Ale dużo byśmy gadali tych firm. No. Tak samo hodowcy, ja tylko powiem jedną rzecz. Pamiętajcie zawsze o jednej zasadzie. Probak 1000 to jest probak, preparat, który jest na rynku polskim, nie mówiąc chyba od 15-20 lat. No. Elixir z firmy Derager jest to preparat, który jest na rynku mniej niż powiedzmy tam kilkanaście lat, tylko że hodowcy, dlaczego o tym mówię? Firma Derager, wypuszczając Elixir, to jest preparat, który jest na bazie stężenia właśnie ziół, dodatków, poprawia właśnie pracę jelit, pracę wola, poprawia nerek, wątroby. Bo to jest zioła. Dokładnie. I teraz hodowcy, dlaczego o tym mówimy? Preparat Elixir to jest preparat, jak w Polsce ja słyszałem opinię, takie właśnie w moim kierunku, że hodowcy byli mega zachwyceni tym preparatem, bo my nagraliśmy kiedyś film z Tomkiem Roratem, to już było z 2 lata temu, hodowcy kupili ten preparat, dzwonili do mnie i do Tomka z podziękowaniami, że nam osobiście dziękują za ten preparat. Dlaczego? Bo się okazało, że hodowcy po 3 dniach podania tego preparatu okazało się, że kał był związany z puchem, gołębie automatycznie miały całkiem inne upierzenie, w sensie był puch się nawiązał, tak samo jest z Belgasolem. Belgasol, jeżeli jest oryginalny, to od razu widać inne zachowanie gołębia po zastosowaniu. Od razu gołąb całkowicie inaczej wraca do tej formy, tylko do tej po prostu takiej żywotności po locie. Tak, jak przylatuje z lotu, jest wymęczony, wyjechany, wtedy dajemy mu dobre elektrolity. Ja daję Belgasol razem z probiotykiem, Probak 1000 to jest probiotyk, ale to jest też elektrolit, więc w podaniu go z Belgasolem od razu gołębia stawia na nogi. Ja myślę, że w polskich hodowcach przynajmniej 50% hodowców tego używa. No i też hodowcy, taka ciekawostka, dla mnie też numerem jeden, dlatego tego też dużo zamówiliśmy, jest taki preparat z jeżdżówki purpurowej kolikao. Hodowcy, no w przypadku gołębi młodych,
Ja osobiście ten preparat prawie w 70% hodowli widziałem, od której odwiedzałem. Tak, no, powiedzmy grupę hodowców tych czołowych w Polsce. Kolikaon to na bazie jeżówki purpurowej automatycznie związuje kao, poprawia się też pracę jelit, ale to o tyle działa fajnie, że goon ma tą florę bakteryjną zabezpieczoną też probiotykiem, tak. Suplementy suplementami, no ale przecież oczywiście nie możemy zapomnieć w sklepie o akcesoriach, karmach, grytach, bo to jest numer jeden, wiadomo, w każdym sklepie dla hodowców. Gryty, no jeżeli chodzi o same gryty, dla nas tutaj stawiamy poprzeczkę bardzo wysoką, postawiliśmy na firmę Patrona oczywiście Supra Mix, jest Diaro Web Karma, to jest taki dodatek żywieniowy do karmy, jest Multi Gran, to jest taki preparat, który już jest takim granulatem dodatku żywieniowego. Jest Patagon. Jest wiele, wiele innych rzeczy, które możemy spotkać oczywiście w każdym jednym sklepie. Też to musieliśmy mieć, więc to mamy hodowcy na stanie. Ale jest preparat dla mnie takim numerem jeden, który... Może ten drugi pokażę. Dokładnie, możesz przynieść Patrona, możesz przynieść. Stawiamy hodowcy bardzo wysoką poprzeczkę na to, żeby sprzedawać dobrej jakości produkty. Będąc na ludzkim geście, co właśnie oznacza ta koszulka i specjalnie ją na tą materiał nagrań założyłem. Ginter Prange przyjechał do Polski na ludzki gest i przywiózł nam właśnie od Geralda Kopmana, bo się dobrze z nim przyjaźni, bezpośrednio przywiózł nam od Geralda Kopmana. Nawet śmiałem się do Gintera, czemu nie wziął podpisu od Geralda. I tu jest od Geralda Kopmana gryt. Gryt, który no, na rynku polskim wydaje mi się, że mało gdzie jest dostępny. Mamy to i będziemy mieć to. Za około tam 3 tygodnie z Patrycją będę Kołodziejczak możliwe, że jechał do Gintera, więc takie wiaderka kolejne przywieziemy. Jest właśnie to, co Piotrek trzyma. Kolejna taka ciekawostka na rynku polskim, znana może już MMK. Jest to MMK, dodatek żywieniowy, minerały, makro-mikroelementy doktora Marianne. Hodowcy, ktoś, kto interesuje się sportem gębiarskim już tak na poważnie, wie o tym, że MMK doktora Marianne jest to jedna z najdroższych MMK na rynku, w Niemczech bardzo znana. Jest to MMK, która w Polsce jest mało gdzie dostępna, a nawet z moich informacji prawie nigdzie nie dostępna. Ginter Prange nam wtedy to przywiózł. Mieliśmy 4 opakowania, na dzień dzisiejszy już został jeden, a mamy tak. Trzeci dzień otwarty sklep. Ale to dla reklamy. Tylko, że to co mówimy, pokazujemy to po to tylko i wyłącznie, że to co powiedziałem na samym początku materiału, stawiamy na firmy, które już są znane w Polsce, ale stawiamy przede wszystkim na marki i firmy, które są nowościami, a w Polsce mało znanymi. Jest tych firm bardzo dużo. Mamy w ofercie tak samo tutaj karmniki. Jeżeli chodzi o karmniki, to oczywiście karmniki aluminiowe z obrotowym oczywiście, nie wiem jak to nazwać, rurką czy po prostu czymś, co po prostu pozwala, żeby gołębie na to nie siadały. Są karmniki z deklem, oczywiście karmniki o wymiarach 100 cm, 125 cm, 150 cm, wodoodporne ze sklejki, są karmniki też z tak zwany druciak, czyli normalnie drewniane czy ze sklejki, ale z drutem, który pozwala, żeby też właśnie go nie wchodził do środka. Jeżeli chodzi o same firmy, które mamy dostępne jako pod kątem karm, no to z polskich firm to jest Goldwings, Prima, Mrowca, Campbell, to są firmy, które będziemy mieć polskie. Jeżeli chodzi o firmy zagraniczne, no to na pewno wiadomo, nie mogło braknąć takiej firmy jak Vandrobase, Verselaga, Bayers, a taką nowością dla nas, którą będziemy w dużym stopniu chcieli właśnie do Polski sprowadzać za pośrednictwem naszej wspaniałej Asi z Pigeons Vitality, firmę Palome. No bo firma Palome jest to firma, która moim zdaniem jest to karma bardzo wysokiej jakości. My mamy za pośrednictwem właśnie Asi z Pigeons Vitality dostęp, by tą karmę tutaj w Polsce mieć. Więc hodowcy, tyle w tym filmie, nie będziemy tego przedłużać, bo jak to mówię, no, będziemy nagrywać film 2 godziny, to i 2 godziny byście musieli to oglądać, a to ma być krótko i na temat, więc życzymy udanego sezonu, jeszcze 2020, a zapraszam do sklepu Galeria Załęże, lokal 105, ulica Bojeńskiego 69. Jeżeli chodzi o adres na stronę internetową, to www.egoon.pl, tylko że e-golab.pl, tak się dokładnie nazywa strona, tak trzeba to pisać. Piotrek, mam nadzieję, że będzie stałym klientem. Tak, puk, jest. Przynajmniej po co mam jeździć, jak Wiktor mi przywiezie. Dokładnie. No.
I tak będzie chyba hodowcy, że z czasem w okresie już takiego zmożonego sezonu będziemy po Polsce towar osobiście rozwozić, bo jest założenie takie, że będą kolejne jeszcze dwa busy jeździły po Polsce, więc takie założenie jest. Jak to wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. Na razie nic nie obiecuję, żeby ktoś to po prostu nas za słówko nie złapał, bo obiecaliście. Obiecaliśmy, że stworzymy sklep kiedyś na jednym z filmów i tego słowa dotrzymałem, bo to co powiedziałem, jeżeli coś robić, to robić konkretnie. Jeżeli na czymś się znam, no to robię to. Jeżeli na czymś się nie znam, no to sorry, ale nie będę czegoś otwierał. Sklep stworzyłem taki, żeby po prostu był dostępny. Galeria jest potężna, zawsze tu jest ciepło, ciepło, dostaniecie kawę, dostaniecie ciastko. Przyjedzie Piotrek, przyjedzie Artur, Henryk Świtała, przyjedzie rodzina Łebów, wiele, wiele innych osób, tak? Tyle. Dobry lot. No i jeszcze pozdrawiamy z byłym mistrzem Polski. Byłem mistrzem, tak jest. Ale mam kolegów, nowych mistrzów Polski. O, dokładnie. Tak to wygląda, no. Pozdrawiamy. Dobranoc.